Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Cyklu Motoradca. Dzisiaj chcę wam pokazać, na jakim zakręcie jest europejska motoryzacja, bo nie jest lekko. I nie boję się tutaj użyć stwierdzenia, że trochę na własne życzenie, i to zaraz będę podpierał na przykładzie danych statystycznych, pewnych analiz gospodarczych. I zaraz się z tym z wami podzielę, bo zwróćcie uwagę na jedno: w ostatnim czasie można powiedzieć, że tym jednym zdaniem skwituje ostatnie 4-5 lat, które mamy w europejskiej motoryzacji, że tylko i wyłącznie elektryki. Wiemy, że one nie są idealne i co z tego trzeba akceptować to, co jest. Paliwa syntetyczne B, wodór jeszcze gorszy. A jeżeli jeszcze cię żeśmy nie przekonali, to dołożymy ci podatek do twojego auta spalinowego, żebyś pokochał samochody elektryczne. I chyba w tym jednym zdaniu zawarłem ostatnie 5 lat, które dzieją się w tej całej transformacji motoryzacyjnej w Europie. Tym bardziej chcę poprzez ten materiał zaraz wam dalej pokazać, że... To jest trochę ślepa uliczka, bo jeżeli ten trend się nie odwróci, to Chiny nam pokażą, gdzie jest nasze miejsce. Zapraszam Was na odcinek. Partnerem tego odcinka jest strona Car Vertical, strona zapewne dobrze Wam znana, poprzez którą możecie sprawdzić sobie historię samochodu przed zakupem. Mocno uczułam Was na to, szczególnie teraz, gdy ten rynek samochodów używanych jest dosyć mocno przetrzebiony. Warto w pierwszej kolejności, przed wyjazdem do sprzedającego, sprawdzić historię auta, który by Was interesowało. Poprosi sprzedającego o numer nadwozia, zobaczyć, czy ten numer nie różni się względem tego, co było podane w ogłoszeniu. Wejdź sobie w link, który macie w opisie tego filmu. Otrzymacie poprzez zakup raportu na stronie. Carvertical dodatkowe 10% rabatu na ten raport, no i zobaczyć co w tym raporcie jest, czy faktycznie auto było bezwypadkowe, tak jak się zarzekał czy na przykład powiedział, że auto miało lekką kolizję z przodu a okazuje się, że połowy przodu nie było w pierwszej kolejności sprawdzamy poprzez raport, dopiero później, gdy już jesteśmy pewni, jedziemy na miejsce i następnie czy to na stację diagnostyczną, czy chociażby do serwisu, warto każde auto skontrolować dokładnie, bo to są Wasze ciężko zarobione pieniądze Zatem zacznijmy od samego początku. Jak ważna jest branża motoryzacyjna w Europie, aby jej w żaden sposób nie marginalizował? Zwróćcie uwagę na jedno. Szeroko patrząc na branżę motoryzacyjną, odpowiada za 7% PKB. To jest bardzo dużo. To jest 14 milionów miejsc pracy, to jest 17 tysięcy przedsiębiorstw skupionych wokół motoryzacji, to jest 300 unikatowych patentów, które są stworzone poprzez branżę europejską w motoryzacji i co najważniejsze, 10 największych firm motoryzacyjnych, ich wartość, Wartość to jest ponad 200 miliardów euro. To już widzimy, o czym tu w tym momencie rozmawiamy. I to pokazuje, jaką siłą jest branża motoryzacyjna w Europie. A raczej była. A kluczowy w tym wszystkim był rok 2022. Niemiecki przemysł motoryzacyjny stracił wtedy pierwsze miejsce na świecie pod względem eksportu samochodów osobowych i lekkich, dostawczych, bo wyprzedziły je Chiny z wynikiem 3 miliony pojazdów. W kraju kwitnącej Wiśni zwiększył się o 45% udział w rynku krajowym, ośmiokrotnie udział w rynku europejskim w latach 2020-2022. Choć tu poziom wyjściowy był niski, to dlatego te procenty są tak duże. Tym bardziej, że Chiny Chińczycy wykazują się obecnie sprzedażą ponad 51% samochodów elektrycznych na świecie. Europa o takim tempie wzrostu może tylko i wyłącznie pomarzyć. I w tym zauważalne jest ryzyko zalania Europy przez samochody chińskie. Przypomnę, że wstępnych planów fabryka Izery ma być podzielona na produkcję Izery, a wolne miejsca przerobowe mają być wykorzystane przez firmę Gili, która ma być dostawcą płyty podłogowej i podzespołów do naszej Izery. I mówi się tu o wolnych miejscach produkcyjnych. No na chwilę obecną mamy 100% wolnych miejsc produkcyjnych, więc jeżeli ta fabryka by powstała, chociaż teraz różne zdania są na ten temat po zmianie władzy, może okazać się, że Chińczycy tylko klaszą i się cieszą, bo my jako Polska jesteśmy ich pięknym wejściem do Europy. Czy Chiny są w stanie zagrozić Europie? No. Pewnie, bez dwóch zdań, już Wam pokazuję to na przykładzie. W 2018 roku, czy nawet w 2019 to było, jak byłem na targach motoryzacyjnych w Genewie, była premiera nowego Peugeota 508. O oczywiście oficjalna premiera, odsłonięcie, przemówienia prezesów, pokazania tego, czym będzie się charakteryzowało nowe auto. I tuż kilka minut po tym, jak zakończyła się premiera, ludzie się już rozeszli. Podchodzi do 508 20 Chińczyków y z notesami, z telefonami, z aparatami, z miarkami, zwymiarowali cały auto i podejrzewam, że w niedługim czasie przygotowali swoją koncepcję i odpowiedź na Peugeot 508. Tym bardziej, że Chińczycy od momentu projektu w formie pilotażu do wersji finalnej są w stanie wykonać to w przeciągu 21 miesięcy, o czym tylko i wyłącznie Europa może pomarzyć. Tym bardziej pamiętajmy, jak jest to mocno rozwinięty kraj technologicznie, jak dużo półprzewodników podczas covid Chiny zarezerwowały dla siebie, pozbawiając ich w tym momencie Europy. A pamiętajmy też o tym, że nowe auto a szczególnie auto elektryczne składają się z ponad 150 elektronicznych podzespołów. Co za tym idzie, po pierwsze, są w stanie wyprodukować auto o 30% taniej, aniżeli to, które możemy wyprodukować w Europie, a po drugie, są w stanie zrobić to szybciej. No i mimo wszystko wyprzedzają nas technologicznie o kilka lat do przodu. Zatem, jak to będzie wyglądało chociażby na rynku akumulatorów? Teraz dużo się mówi o autach elektrycznych, jest zapotrzebowanie na akumulatory, jest zapotrzebowanie na konkretne minerały i przede wszystkim elektronikę i półprzewodniki, o których tak dużo się w ostatnim czasie mówi. Zwróćmy uwagę na jedno, weźmy sobie 10 największych firm zajmujących się produkcją akumulatorów i weźmy je względem kapitalizacji finansowej. Okazuje się, że tylko i wyłącznie jedna firma pośród tych 10 pochodzi z Europy. Cały czas głośno mówi się, że gospodarczy powinniśmy wybudować około 20 Giga, fabryk zainwestować około 35 miliardów euro, by móc w jakikolwiek sposób nawet nie tyle dogonić Chiny, co za nimi podążać. To Jak wygląda demografia? Zwróćcie uwagę na jedną. Mamy tutaj totalną dysproporcję. Chiński konsument, który chciałby kupić auto elektryczne, najczęściej ma wiek w wysokości 34 lat, gdzie w Europie mówimy o 58 latach, bo najczęściej jest to osoba, która dorobiła się już, <grych> lada moment idzie na emeryturę, może sobie pozwolić na drugie, trzecie auto w domu, bądź jedno tylko i wyłącznie do swobodnego podróżowania, bo już zawodowo się nie udziela. Obecnie w Europie zalew chińskich samochodów jeszcze nie jest zauważalny, dla przykładu mogę pokazać, Pokazać jedno, że w Polsce w przyszłym roku będą dobiłtowały cztery chińskie marki. Obecnie udział w rynku to 3%, ale przez najbliższe 36 miesięcy mówi się o 15%. Co ciekawe, polityka Unii Europejskiej zachęca do tego. Słabszy imporcie z Chin to 10%, a z USA 27,5%. Czy Europa to zmieni? Nie do końca. Chiny mogą w drugą stronę przyjrzeć się eksportowi metali rzadkich, a Europie będzie to bardzo nie na rękę. Co nie zmienia faktu, że we wrześniu tego roku Unia Europejska wsza postępowanie co do dopłat do chińskich elektryków. Jak to wygląda z cenami? Zwróćcie uwagę na jedno, gdy sobie myślimy o autach chińskich, to niektórzy tak sobie pomyślą, a było kiedyś takie Shanghuang Ceo, czyli kopia X-5, niezwykle nieudana, rdzewiejąca, z wielkimi problemami, ale na przestrzeni tych kilkunastu lat Chińczycy mocno odrobili lekcję. To jest trochę tak jak na przykładzie Kia i Hyundai, gdzie w połowie lat 90. Kia Pride, Kia Sefia, Kia Schumacher K2700, wiele osób się z tego śmiało, e, taka podmarka, a w tym momencie i Kia, i Hyundai bez problemu rywalizują z koncernami niemieckimi, bo na przestrzeni tych lat bardzo mocno odrobiły lekcje, nastawiając się na jakość, nastawiając się też na konkretnego klienta, którego oczekują w Europie. Teraz koncerny europejskie mocno patrzą, co się dzieje w Ameryce, co na to wszystko Elon Musk ze swoją Teslą, bo to Elon Musk w tym momencie decyduje, jak wygląda rynek europejski względem cen. Obniżając we wrześniu ceny Tesli S o 100 tysięcy złotych. Wielu koncernom motoryzacyjnym w Europie mocno pokrzyżował plany, obniżając wcześniej ceny modelu Tesla 3, gdzie wyjściowy model kosztuje teraz około 200 tysięcy złotych. Też namieszał dosyć dużo, bo koncerny chciały tutaj zdecydowanie więcej zarobić. Nie zmienia to faktu, że Chińczycy są bardzo mocno przygotowani technologicznie na to, co chcą wpuścić w rynek. Mocno odrobili lekcje względem tego, czego oczekuje klient europejski. Mają technologię, która wyprzedza mimo wszystko Europę o dobre kilka lat. No i swojego rodzaju batem, który jest 2035 rok, czyli moment, kiedy Unia Europejska mówi o tym, że od tego roku ma być zakaz sprzedaży w Europie. Europie samochodów nowych spalinowych chińczycy się tylko i wyłącznie z tego powodu uśmiechają bo do 2035 roku tak mocno rozwiną swoją technologię że koncerny europejskie będą miały tylko i wyłącznie z nimi problem i zaraz koncerny europejskie będą starały się żeby za wszelką cenę powrócić do samochodów spalinowych ja tego nie mówię w tym kontekście żeby tylko i wyłącznie negować auta z Chin bo z jednej strony jest to dobre bo będzie to wzmagało konkurencję będzie to też zmieniało politykę cenową pokazywało że da się pewne Auta też sprzedać taniej. I wspomnijcie moje słowa, że w niedługim czasie będzie znowu uśmiechanie się w kierunku wodoru, bo tego w tym momencie Chiny nie stosują, uśmiechanie się w kierunku paliw syntetycznych, gdzie m.in. koncern Volkswagena, a dokładnie Porsche, które zostało wydelegowane do testowania paliw syntetycznych i zakupu fabryki do stosowania tychże paliw, będzie swojego rodzaju ucieczką dla europejskich koncernów. Czy Europa będzie gospodarczo w stanie zmienić cła względem aut chińskich? Wydaje mi się, że nie do końca. To jest pogrywanie z bardzo dużym graczem, od którego też jesteśmy uzależnieni względem innych komponentów i to może też zburzyć nasz łańcuch dostaw co nie zmienia faktu, że jeżeli będziemy tylko i wyłącznie patrzyli w kierunku aut elektrycznych przez pryzmat gospodarki i eksportu z Chin do Europy samochodów elektrycznych, może być to dla nas duży problem. Dlatego jest ja takim lekkim zdziwieniem patrzyłem na to, gdy mówiło się o tym, że Izera ma być budowana. No z jednej strony fajnie przy współpracy, jeżeli chodzi o platformę z koncernem Gili dużym graczem, gigantem, który ma między innymi w swoim portfolio markę chociażby taką jak Volvo. I właśnie to mnie w tym Wszystkim dziwiło, że chcemy tego gracza wpuścić do polskiej fabryki który będzie wykorzystywał wolne moce produkcyjne, których mamy w tym momencie 100%, a nawet jeżeli Izera by powstała, to pewnie 20% byłoby Izery, a 80% byłoby e, aut produkowanych przez Chińczyków na eksport, bo umówmy się szczerze, tam była mowa o kilkuset tysiącach e, aut w perspektywie pierwszych dwóch lat, więc tutaj raczej mówimy o eksporcie e, tych samochodów i tylko częściowym pozostawieniu ich na rynku naszym polskim lokalnym. Co nie zmienia faktu, że pewnie Chińczycy byliby z tego powodu bardzo zadowoleni, bo byłoby to najlepsze możliwe wejście dla nich do Europy. Dla nas byłaby to swego rodzaju kapitalizacja fabryki e, Izery i pewna pomoc finansowa przy tworzeniu tej fabryki, tylko coś kosztem czegoś. I kwestia, kto więcej by na tym wszystkim zyskał. Zyskał oczywiście, jeżeli ten projekt Izera w ogóle powstanie. Teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało przy tych zmianach, bo różne podziały są względem obecnie prowadzonej polityki. Zbierając to wszystko w całość, uważam, że europejska motoryzacja jest na sporym zakręcie i to takim zakręcie, który sama sobie wywołała, idąc bardzo jednotorowo, nie oglądając się na paliwa wodorowe, nie oglądając się na opcje paliw syntetycznych. Teraz delikatnie zaczyna się rozglądać bardziej na boki, bo widać, że przemysł chiński tutaj w żaden sposób nie próżnuje i może Europie do tego 2035 roku Wcale nie pomóc. Niektóre fabryki z autami elektrycznymi w Europie zatrzymują się. Są to krótkie mo moce postojowe na zasadzie dwóch-trzech tygodni, bo nie ma aż takiego zapotrzebowania w tym momencie. Z drugiej strony, nakłady marketingowe, które idą na promocję samochodów elektrycznych, względem tych samych nakładów marketingowych, które szły na promocję samochodów spalinowych, są zdecydowanie większe i tu pojawia się problem. To są auta w tym momencie dla wybranych. Jak ktoś ma dom, ktoś ma swoje, Fajnie jak ma jeszcze fotowoltaikę. Prawda jest taka, że można na tym dużo zyskać i można tanio podróżować, ale to jest auto, które będzie mocno dzieliło społeczeństwo. Podzielcie się w komentarzach, co Wy na ten temat myślicie, a póki co żegnam się z Wami. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!